dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Bytlen tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, i Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlen tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, ogłaszam wam radosną nowinę. Tej nocy ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Dziś narodził się Ten, który uwolnił nas z kajdan grzechu i śmierci. Dzisiejszy dzień jest pełen radości i chwały. Witam was bardzo serdecznie tutaj zebranych w kaplicy Matki Bożej i tych wszystkich, którzy poprzez media łączą się z nami w tej wspólnej, dziękczynnej modlitwie. Przychodzimy na tę liturgię właśnie też tutaj, na Jasną Górę, aby z Maryją wraz uwielbiać rodzącego się Chrystusa, ale też po to, aby zaprosić Go do własnego życia, do naszych domów, do tej naszej codzienności, prosząc, aby w tych różnych naszych codziennych sytuacjach także i On nam się, On się rodził i przynosił nam swoje zbawienie. Niech więc ta Eucharystia doda nam odwagi i otuchy i wleje w nasze serce radość i nadzieję. A Chrystus, który przychodzi w postaci bezbronnego dziecka, niech nam wszystkim błogosławi. W czasie tej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Wojciech, o zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla rodziny. Ojciec Antoni, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia dla Ewy, Dudek, Tadeusza i Michała oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych z rodziny. Ojciec Kazimierz, o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Weroniki Bombarowa, prosząc dla niej też o wszelkie potrzebne łaski, a ja modlę się w intencji dziękczynno-błagalnej w 50. rocznicę ślubu Janiny i Janusza Langiewicz, dziękując za ich sakrament małżeństwa i prosząc dla nich o potrzebne łaski. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Bogu wiadomych i my złóżmy też na ołtarzu Chrystusa te nasze osobiste intencje. A rozpoczynając tą świętą liturgię, chcielibyśmy też stanąć w prawdzie przed Bogiem i wobec siebie, przyznając się do naszych słabości i ułomności, abyśmy mogli jak najlepiej skorzystać z tego daru Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
się. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność. Daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem. Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto Słowo Boże. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A skoro ponownie wprowadzi pierworodnego na świat, powie: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość stąpiła dzisiaj na ziemię. Alleluja, alleluja. Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymał od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto Słowo Pańskie.
Drodzy bracia i siostry, przeżywamy dziś radosne święta Bożego Narodzenia. Ich treścią jest bliskość Boga, dlatego naprawdę jest powód, aby się radować. Święty Jan Ewangelista zrelacjonował to krótko. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowo Boga zamieszkało pośród nas. Bóg okazał ogrom życzliwości. Tak się zbliżył do człowieka, że stał się jednym z nas. I dalej już pójść nie mógł. To szczyt miłości, która idzie wbrew logice ludzkiego działania, która rozsadza zasadę opłacalności i interesowności. Ale nie można było inaczej. Nie można było inaczej, aby wydobyć nas z otchłani zła i grzechu, aby wreszcie mogło zajaśnić nam, ludziom kroczącym w ciemnościach, światło nadziei, którym jest Chrystus Pan. Bo tak bowiem Bóg umiłował świat, człowieka, że nie zawahał się Syna swego jednorodzonego dać, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, wydarzenie z Betlejem, które w swojej istocie niesie ludziom radość, odbudowuje na nowo nadzieję, bo dziecię Boże się narodziło, Syn został nam dany. Te wydarzenia nie są jednak pozbawione dramatu. Tak jak wtedy, tak i dziś, część ludzi nie rozpoznała w nowonarodzonym dziecięciu zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Święty Jan Ewangelista mówi w dzisiejszej Ewangelii: na świecie było Słowo, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Czyż to nie przykre, nie bolesne? Wszak większość żyła nadal tak, jakby nic się nie stało. Na dworach władców troszczono się o dobre stosunki z Rzymem i rozprawiano o polityce. Zacheusze skrzętnie liczyli swój grosz. Magdaleny nadal wyznawały filozofię chwili i mówiły, że im też coś się od życia należy. A Herod? Herod z obawy przed nowonarodzonym bezkarnie morduje niemowlęta z okolic Betlejem i krwawymi śladami znaczy zasięg swojej władzy. A czyż dziś nie ma podobnych zachowań? Świat dzisiaj, tak jak wczoraj, w swojej istocie się nie zmienił. Zapatrzony w swoje interesy, te doczesne kalkulacje, pozycję społeczną, podąża śladami swych niechlubnych poprzedników. Kim dla tych wszystkich jest Jezus, to bezbronne dziecię? Czym jest ta bezbronna i bezinteresowna miłość wobec świata, przemocy, agresji, świata zimnych kalkulacji? Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, dalej oznajmia święty Jan w dzisiejszej Ewangelii. Pomimo tego całego realizmu zła, pogardy i odrzucenia, pomimo obojętności tak wielu, którzy Jezusa nie przyjęli, Betlejem to wydarzenie, które miało miejsce nie na próżno, bo jest jeszcze druga część ludzkości, jest jeszcze inny świat, ludzi wrażliwych, głodnych prawdy, sprawiedliwości i miłości, świat otwarty na Boga, na Jego Słowo. Do tego świata należą ci wszyscy, którzy uwierzyli miłości, którzy poszli jej śladami. I oświeceni blaskiem Słowa rodzącego się w ciele, stali się słabi dla słabych, cierpliwi dla nieznośnych, wrażliwi na głos krzywdzonych, bezbronnych, słuchających tych, których nikt nie słucha, ostatni wśród pogardzanych. To ci, którzy pozwolili zafascynować się i zwyciężyć dobru. To ci, którzy ujęci delikatnością Zbawiciela, zrozumieli, że Jego narodziny, że wydarzenie z Betlejem trzeba przedłużyć w czasie. Kochani, Boże Narodzenie nie może zakończyć się następnego dnia pod symbolem żłóbka, w blaskach choinkowych ozdób, przy śpiewie nawet najbardziej wzruszających kolęd. Powinno objawić się i utrwalić jak najgłębsze przeżycie duchowe, religijne, moralne. Jezus, który do nas przychodzi,
Nie chcę być tylko gościem, ale chcę zamieszkać w naszych sercach na stałe. Nie chcę być tylko dziecięciem, ale chcę w nas rosnąć jako odwieczne Słowo Boga. Nie chcę milczeć, chcę do nas ciągle mówić. Trzeba więc, drodzy bracia i siostry, aby Jezus mógł się powtórnie narodzić w naszych sercach i trzeba nam na nowo z Boga się narodzić, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. To narodzenie Chrystusa przynosi dar usynowienia, daje możliwość i siły do życia godnego człowieczeństwa. Boże Narodzenie uświadamia nam, że możemy na nowo się narodzić, możemy być naprawdę inni, lepsi. Niech zatem to wydarzenie z Betlejem odżywa w naszych sercach, w naszych myślach, ale także i w naszych czynach. Pozwólmy się prowadzić Bogu. Miejmy odwagę szukać Go i przyjmować. Przyjąć Go nie na dzień, dwa, miesiąc, ale na stałe, na całe nasze życie. Przyjąć Go z wiarą. Przyjąć jako nadzieję naszych najgłębszych ludzkich pragnień. Przyjąć Go z wielką miłością. Amen. Za chwilę wyznamy naszą wiarę i dziś, w ten szczególny dzień Bożego Narodzenia, aby też Boga uwielbić za dar wcielenia, na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, wszyscy przyklękniemy. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i jednorodzonego, który z Ojca i Syna wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przeżywając radosne święto Narodzenia Pana Jezusa, zanieśmy Bogu, który jest źródłem naszego życia, nasze wspólne, pokorne wołanie. Módlmy się za Kościół Święty, aby dla całej ludzkości był znakiem ocalenia i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby w swoich relacjach odzwierciedlały miłość Boga ku ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za spędzających te święta z dala od swoich bliskich, aby Boże Dziecię hojnie obdarzyło ich swoimi łaskami i darami. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, osamotnionych i prześladowanych, aby radość betlejemskiej nocy napełniła ich serca otuchą i pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach polecanych w tej Eucharystii, aby zostały przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby w niebie oglądali chwałę, jako jednorodzony Syn otrzymuje od Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze zgromadzenie liturgiczne, jak również za tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam,
aby napełnieni obecnością Boga nieśli Go światu i świadczyli o Jego czułości i dobroci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze niebieski, który napełniasz cały świat łaskami, wysłuchaj naszego wołania. Oświeć każdego, kto do Ciebie przychodzi i przyjmij modlitwy, które z nadzieją do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą. I spraw, aby wzniosła się do Ciebie jako doskonałe uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w niewidzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, by lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój.
prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz wszech świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz wszech świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia. Wymierajcie do Betlejem Boskiego.
Módlmy się. Miłosierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata, przywrócił nam dziecięctwo Boże. Spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Jeszcze chwila na ogłoszenia duszpasterskie. Dziś przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego, porządek mszy świętych na Jasnej Górze, jak w każdą niedzielę. O godzinie 11 w Jasnogórskiej Bazylice suma pontyfikalna, której przewodniczyć będzie metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Jutro 26 dzień grudnia, święto świętego Szczepana, a na Jasnej, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a na Jasnej Górze porządek mszy świętych, jak w każdą niedzielę. Tych, którzy może nie zdążyli jeszcze przed świętami, zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź na Jasnej Górze dziś od 7.30 do godziny 18.00. Kaplica sakramentu pokuty znajduje się naprzeciw wejścia do bazyliki, obok wejścia na wały. W tym tygodniu przypada w piątek święto świętej rodziny, w sobotę ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na godzinę 17 na uroczyste nieszpory. A gdyby ktoś z Was nie miał pomysłu na sylwestrową noc, zapraszamy 31 po jasnym górskim apelu na nocne czuwanie. O północy msza święta. Czuwanie zakończy się o godzinie 4. Jest to dobra okazja, żeby podziękować za ten miniony rok, za dobro, które przecież też mimo wszystko dokonało się i w naszym życiu, ale też, żeby z tym Bożym błogosławieństwem wejść w świętowanie nowego już 2023 roku. W przyszłą niedzielę uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W jasnogórskim wieczerniku są wystawione pięknie przyozdobione choinki, przyozdobione przez dzieci i młodzież z placówek tutaj Częstochowy i okręgu, biorących udział w 15 już konkursie na wieczernikową choinkę. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć, zobaczyć. Też można zagłosować na tą, która według Was jest najpiękniejsza. A jeśli nie możecie, może inaczej, a jest też możliwość, żeby w zaciszu swego domu poprzez stronę internetową Radia Jasna Góra zajrzeć, obejrzeć i też oddać swój głos, do czego też zachęcamy, aby w taki sposób też tym najmłodszym podziękować za ich pracę, trud, ale też i podtrzymywanie tej pięknej tradycji tworzenia ozdób na nasze bożonarodzeniowe choinki. Kochani, bardzo Wam dziękuję za udział w tej liturgii, w Eucharystii. W imieniu swoim i tutaj też ojców i braci posługujących na Jasnej Górze życzę Wam naprawdę Bożego błogosławieństwa, a może jeszcze lepiej, bo to, że Bóg nam błogosławi, to jest rzecz pewna. Życzę Wam tego, żebyście odnajdywali to Boże błogosławieństwo i tą obecność Boga w swoim życiu. Święta Bożego Narodzenia nam przypominają o tym, że Bóg jest bliski człowiekowi, że Bóg staje się jednym z nas, staje pośród nas. Te święta, ten czas przypominają o tym, że Bóg przychodzi pomimo wszystko w życie każdego z nas. Więc odkryjmy tą prawdę bliskości Boga. Ucieszmy się rodzącym Chrystusem po raz kolejny, ale niech ta radość też wypełnia całe nasze życie, nie tylko w czasie tych świąt czy kolejnych dni, ale niech promieniuje na całe nasze życie, a na pewno na ten 2023 rok. Życzę Wam więc Bożego błogosławieństwa, pokoju w sercu, radości i siły do pokonywania codziennych trudności. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech Wam wszystkim dobry Bóg błogosławi. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebios słowo wnoszony. Ogień krzepnie, blask ciemnie, granice nieskończone.
śrem.